wieczorze poetyckim Adama Lizakowskiego. Przyleciał specjalnie z Polski, żeby tutaj dla Państwa dzisiaj wystąpić. Adam urodził się w Polsce, w Dzierżonowie, mieszkał w Pieszycach i po prostu też tutaj w Stanach spędził troszkę czasu, i w Chicago, i w San Francisco. I dzisiaj właśnie to, co napisał, swoje spostrzeżenia właśnie w tej książeczce 40 listów poetyckich z Chicago do Pieszyc. Trzeba mówić dobrze po polsku, żeby to wymówić nawet. A ujął to bardzo realistycznie na ten czas, właśnie w tych latach, gdzie przebywał tutaj, właśnie w Chicago. Także wiersze są bardzo ciekawe, jak to się tutaj żyje, mieszka, co się myśli na ten temat. Jest to temat dla nas wszystkich tutaj, imigrantów, Polaków, bardzo cały czas popularny, interesujący. Słowo wstępne tutaj właśnie dzisiaj wygłosi nasz gość, Daniel Pogorzelski. Daniel, zapraszamy Cię. No więc, nazywam się Daniel Pogorzelski. Może Państwo słyszeli o mnie, współpracowałem na przykład w filmie tutaj na temat Czwarta Dzielnica, na temat historii Polonii. Wiele razy albo na Polwizji, czy Polsacie tam mówiłem na temat historii Polonii i po raz pierwszy raz poznałem Adama może 4-5 lat temu podczas festiwalu. Zwłaszcza jeżeli mówimy o historii, o naszych czasach, o czasach przeżytych przez my Polaków tutaj, to dla mnie stałem się naprawdę dużym kibicem czy fanem Adama przez to, że mamy kogoś, który mówi o naszych czasach. Ja tutejszy jestem, więc ja tutaj się wychowałem na Jackowie, potem w innych dzielnicach północno-zachodniego Chicago. I owszem, przepiękne jest, że mamy bardzo dużą historię na temat dziejach polszczyzny w Polsce, ale Adam się tym wyróżnia, że mamy kogoś, który nie tylko wśród naszych polonijnych kręgach się wybił, ale nawet w szerszym amerykańskim społeczeństwie tutaj w Chicago, jako poeta, który tworzy w języku polskim, a także jest tłumaczany w języku angielskim. I więc dla mnie, jako człowieka, który jest chłopak z Jackowa, to jest naprawdę piękne, że mamy kogoś, który opowiada o tej rzeczywistości, którą my, Polonusi, bardzo dobrze znamy. Mogę powiedzieć, że naprawdę jest to dużym honorem, zaszczytem, że Adam myślał, że w ogóle powinien tutaj powiedzieć o nim kilka słów i jest to piękne. Co mogę powiedzieć, że sam Adam w ogóle, jeżeli mówimy o zaszczytach, które on doznał, że Rada Miejska miasta Chicago, a także stan Illinois wywyższyło go oficjalną rezolucją, uchwałą za swoją poezję. I tutaj zakończę tym, że tutaj jest nowa książka, która została wydana przez Adama w języku angielskim i niemieckim razem z jego kolegą, panem Neil M. Warren, i zapytał się, żebym przeczytał po angielsku tutaj jeden wiersz, więc tutaj zaraz przeczytam Państwu. Ars Poetica. My poetry does not clear anything up, nor does it obfuscate anything. My poetry does not describe Van Gogh's sunflowers in the winter, thirst with desert sands, hunger with the aroma of bread. My poetry is not a cry of despair and tears, of Prometheus bound to the rock, nor the laughter and happiness of a child in his mother's arms. My poetry is not a description of love, not platonic, Shakespearean, nor Freudian theories of sex. My poetry is not a stone called earth, thrown into the vastness of space where against all logic life was born. My poetry is not God's hammer that straightens human paths, nor a red sickle cutting throats, nor the green back that abstains friends and fame. My poetry is like the drunken fisherman from Russian tale,
who caught the golden fish would set to him, "Set me free, and I will grant you 3 wishes." The drunkard readily agreed. His first wish was to have the water in the lake changed into vodka. The second wish was to have the waters or rivers flowing into the lake changed into vodka, to prevent diluting the lake. The drunk fisherman dozed off. The goldfish woke up in the morning, asking for the third wish. The drunkard considers. Finally, he asks for a bottle of vodka and tells her to forget the whole thing. Dziękujemy pięknie Danielowi Pogorzelskiemu, że tak zaprezentował Adama i właśnie chciał to zrobić w języku angielskim. My to zrobimy teraz w języku polskim. Poprosimy Anię Dolecki, ona przeczyta wiersze. Czym jest dla Ciebie poezja? Czy masz przyjaciół? Zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo za serdeczne przywitanie. Czym jest dla Ciebie poezja? Łatwiej powiedzieć, czym nie jest. Na pewno nie jest źródłem dochodów. Na pewno nie żyje dla niej. Na pewno jest ją trudno oszukać. Łatwiej oszukać sąd, państwo. Najłatwiej siebie. Poezji nigdy. Ona domaga się, aby oddać jej wszystko, łącznie z życiem. Wielu poetów oddało życie dla niej. Zdolność pisania wierszy to nie umiejętność wysławiania się, prorokowania słowem. Poeza spogląda milczeniem, obnażanie metafor. To jeszcze nie jest poezja. Łapanie chwil pazurami przecinków, kneblowanie ust wielokropkiem, to jeszcze nie jest poezja. Poeta powinien mieć serce, duże serce, tak duże, że nie musi go szukać w głębi siebie. Takie serce od jednej iskry zapłonie. Ta garstka popiołu, co zostanie, to jest poezja. Czy masz przyjaciół? Ależ naturalnie! Chciałbym napisać ci o wiewiórkach, których życie przebiega bez ambitnych planów zostania kimś, kim się jeszcze nie jest. W Chicago nie ma rudych. Są tylko szare. Przy Logan Square, gdzie mieszkam, jest dużo drzew. Jeszcze więcej wiewiórek. Niedzielne popołudnie, jak kot się przeciąga, każda godzina miauczy. Homer o tym by nie śpiewał. Sartre ani Kierkegaard nie zajmowałby się problemem zwanym wiewiórka. Aby serce nie stwardniało jak kamień, niekiedy wiewiórki częstuje jedzeniem. Są one mistrzyniami w pożegnaniach. Zamiast krzyczeć, wracajcie, wracajcie, zdobywam się tylko na szept. Dziękujemy pięknie, Ani. No i tak właśnie Adam tutaj pisał z Chicago do Pieszyc wiersze. Debiutował w 80 roku na łamach Warszawskiego Tygodnika Kulturalnego. Na emigracji publikował na łamach paryskiej kultury nowojorskiego Nowego Dziennika. Jest członkiem, był członkiem miesięcznika Życia Colorado. Wydawał, nie wiem, czy jesteś nadal, Adam? Właśnie ja bym. Bo ja chciała cię zapytać, bo ja nie wiem, czy tam informacje, ale... Właśnie jutro jadę. No to gratulujemy, jutro tam jedziesz. Tam masz swoje też zasługi. Twoja twórczość była właśnie tłumaczona też na języki angielski, rosyjski, niemiecki, francuski. Powiedz, czy ty znasz te wszystkie języki? Czy ktoś ci pomagał tłumaczyć? Jak to było? Znam język miłości. Który jest właśnie... Język miłości jest właśnie tymi wszystkimi językami, które zostały przez siebie wymienione. My poeci lubimy język miłości, ale tak dużo wierszy to ty o miłości nie napisałeś.
ja nie zauważyłam, ale coś tutaj może znajdziemy. A napisałeś taki wiersz... Z miłością, to jest. Tak, napisałeś za to taki wiersz, z czego żyjesz. W Stanach nikt nikomu nie mówi, ile zarabia i z czego żyje. Dlatego pył ciekawości na głowę nikomu nie opada. W Ameryce wszystkie przyrządy bezpieczeństwa w człowieku są włączone cały czas. Czujnik na ciepło, obniżony do wymaganego minimum. Poeta żyje okruchami i jest wdzięczny Stwórcy za to, co ma. W przeciwieństwie do innych nie jest świnią. Co się do koryta pchają, a gdy zeżrą, ryją koryto, przewrócą. O, właśnie to Adam pisał, z czego żyją poeci, tak? Chicago, okruchami. No, bardzo interesujące. Ktoś postawi schabowego albo jakieś whisky się uda wypić, tak? Takie życie poety. No ja się bardzo cieszę, że ty tak żyjesz, bo my tutaj w Chicago pracujemy, a piszemy sobie coś tam po prostu dla przyjemności, jak mamy chwilkę czasu. A w ciebie jest akurat odwrotnie, ja ci tego zazdroszczę bardzo i myślę, że inni też, że udało tobie się twoje życie przeżyć właśnie tylko na łonie poezji. Ja ci zazdroszczę bardzo, także... Tak, uczenia się, uczenia innych. No jesteś, można powiedzieć, dla mnie przynajmniej, ja cię znam koło 2 lat, żeś wyjeżdżał do Polski, spotkałam ciebie tutaj właśnie w Chicago i tak się poznaliśmy i Adam właśnie tutaj 1,5 roku temu ze mną zaczynał te wieczory czwartkowe poezji właśnie Hunters, z czego się bardzo cieszymy, bo dalej je tworzymy razem tutaj wspólnie z naszymi przyjaciółmi, poetami. Ja się z tego bardzo cieszę. No i ty dzisiaj po prostu jesteś tutaj naszym gościem. No i tak napisałeś wiersz jeszcze taki, o, jak żyją Polacy w Ameryce. W pustce miękkiej, jak tureckie dywany, tak ogromnej, że jeden nie widzi drugiego. Myśli o własnym ja poszerzą tę pustkę. Marzą o tłustych dniach, w garniturach kupionych w Salvation Army, stoją nad grobem własnych pragnień. Wielu jest takich, co wymieni przyjaciół na samochody, rodzinne szczęście na pieniądze. Do wielu z nich nikt nie zawoła ojcze albo matko. Zakwitną kwiatem uczuć, ale ten nie wyda owocu. Pokochali rzeczy, które stawiają wyżej niż z siebie samych. Zamknięci od wewnątrz na klucz, a ten zgubiony. Nawet nie zauważają, jak szybko zbudują gniazdo na drzewie bez korzeni, bez soków, jak szybko pozbędą się głodu kultury, jak szybko porosną sadłem obojętności. To był właśnie wiersz Adama, jak żyją Polacy w Ameryce. To bardzo ciekawy ten, bo niestety tutaj żyjemy, żeby zarobić na życie, coś tam wysłać do Polski, pomóc sobie, innym i tak dalej. I rzeczywiście zapominamy o poezji w pewnym momencie. Dobrze, że jest parę osób, które sobie o tym przypominają. Nie, nie wyrywam się. Oczywiście to jest, ja chciałbym Państwu powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie mój prywatny punkt widzenia Adama Lidzakowskiego, który 35 lat żyje w Stanach Zjednoczonych. Ja chciałem powiedzieć, że to jest prywatny punkt, tylko i wyłącznie prywatny punkt Adama Lidzakowskiego, który 35 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. To, co pisze w swojej poezji, to, co mówi o Polsce w Chicago, czy będąc we Wrocławiu, na uczelniach, czy gdziekolwiek jestem, to jest, zawsze podkreślam, tak jak teraz chciałbym to powiedzieć z ręką na sercu, że to jest mój prywatny punkt widzenia. Ja nie miałem przyjemności poznać tutaj ludzi zamożnych, bogatych, milionerów jeżdżących jakimiś Mercedesami za 100 czy 200 tysięcy, mających domy tam po 1 czy 2 miliony. Ale zdaję sobie doskonale sprawę, że tacy ludzie są, absolutnie, tacy ludzie są, tacy ludzie istnieją. Zdaję sobie, że bardzo dużo Polaków jest bardzo, a nawet wyjątkowo zamożnych i
i tak dalej, a że tylko i wyłącznie piszę tą rzeczywistość, w której się obracam, w której żyję. Także też kiedyś mi tam postawiono zarzut, że opisuję o ludziach, którzy są mało sobie radzą, są mało sprytni, czy życiowo mało zaradni i tak dalej. A ja szczerze powiedziałem, że ja do takiej grupy osób należę i tylko takie osoby znam wokół siebie, także trudno by mi było pisać o ludziach, którzy no, mają ileś tam aut służących i pięter domów, mieszkań itd. itd. Jak już powiedziałem, tacy ludzie na pewno są. Ja do nich nie dotarłem, oni nigdy do mnie nie przyszli na wieczór poezji, nie powiedzieli: panie Adamie, może by pan swoją książkę podpisał, czy sprzedał i tak dalej. Także jeszcze raz, to jest tylko i wyłącznie prywatny punkt poety. No, dziękujemy ci, Adam, za tą poezję. Jest ona bliska naszym sercom i myślę, że mało, że tu się kształciłeś właśnie w kierunku poszerzenia właśnie swojej wiedzy o poezji. Studiowałeś na Columbia College Chicago i Uniwersytecie Northwestern w Chicago, także jesteś bardzo kreatywnym poetą i wykształconą osobą, z czego oczywiście się bardzo cieszymy. Mimo, że tych bogatych ludzi nie poznałeś, ale przynajmniej byłeś blisko tej naszej rzeczywistości tu w Chicago. Poznałem bardzo dużo ludzi, którzy piszą wiersze, którzy czytają wiersze, którzy przychodzą. Tutaj jest właśnie cały stolik moich przyjaciół, znajomych, którzy piszą, którzy czytają. Może nie zawsze kupią, ale na pewno czytają wiersze. Także generalnie rzecz biorąc, to jest ta rzeczywistość, w której się obracam. No, wykształcenie to jest oczywiście bardzo ważne. Zawsze mówię ludziom, to jest zdrowie, wykształcenie. Bez tych dwóch rzeczy nie można nic w życiu osiągnąć. No, myślę, że twoja wiedza jest bardzo cenna i to cenimy w tobie, Adam, i dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy z tobą. Twoje wiersze są naprawdę interesujące. Poprosimy teraz Anię Dolecki, żeby przeczytała nam następne. Takie jak: napisz coś o pieszycach, czy napisz coś o aniołach, czy napisz coś o horoskopach. Zapraszam, Anię. Wybrałam wiersz o pieszycach, dlatego że wydawało mi się, że każdy z nas ma te swoje pieszyce w sercu i taką dziurę, która zostaje, i zawsze o tym myślimy. Do pieszyc jeszcze jak XIX-wieczni chorzy do wód. Są tym najważniejszym słowem w moich ustach. Gdy myślę lub gdy mówię pieszyce, są one moim punktem wyjścia do ucieczki w świat. Są one tak samo ważne jak zakładka do książki życia. Czytam ją, aż pewnego dnia sprzedam na amerykańskim targu staroci. Słowo pieszyce jest szybsze od moich myśli. Przeskakują przez mury i płoty ogrodowe. Trzyma mnie w tęsknocie i miłości. Pierwsza litera w moim alfabecie. Chciałbym zrobić kopię tego słowa. Pieszyce ptak, który śpiewa w środku nocy, jest jego gniazdem, jest moje serce. Karmię go okruszkami amerykańskiego chleba, tak samo jak Nietzsche karmił ideami o Apollo i Dionizosie. Pieszyce to wspomnienia i marzenia żyjące pod mą skórą. Perły łez mojej matki i wódka ojca. Pierwsza złapana żaba z zielonymi oczami, patrząca prosto w moje niebieskie oczy z zapytaniem: czego chcesz ode mnie? Abyś mnie pocałowała, odpowiedziałem. Pieszyce to wspomnienia i marzenia żyjące pod mą skórą. Perliste łzy matki i wódczane ojca. Raj ze złotymi jabłkami z metalu, w którym narodzisz się ponownie. Z drugiej strony oceanu. Napisz coś o aniołach, czy w nie wierzysz? Tak, wierzę w anioły. One są pięknymi dziewczynami ze skrzydłami. Jak w nie wierzyć? Z
obietnicą, obietnicą czegoś dobrego i słodkiego. Ukryte z tej drugiej strony naszego uszytego z białej podszewki niebios. One powodują wybuchy wulkanów, upadki dyktatorów, przegrane drużyn narodowych, nieotwarcia się spadochronu. W lornetce policjanta wyglądają na mniejsze od muchy, ale pomagają nam w życiu codziennym. Czuwają, gdy przechodzimy przez kładkę. Są zaprzeczeniem bluźnierstwa, wulgaryzmów i nienawiści. Są czułością nie z tego świata, która ustala równowagę pomiędzy człowiekiem a tchnieniem. Uwielbiane przez poetów romantycznych, malowane przez malarzy barokowych, metafizyków i mistyków. Anioły rzeźbiarzy Swedenborga i Blake'a, Miłosza i Różowicza. Napisz, czy wierzysz w horoskopy. Wszystkie horoskopy na ten rok przepowiadają mi wielką miłość, sławę i uznanie. Nawet pieniądze będą lepsze od proszku na ból głowy, nawet podróż promem kosmicznym. Gdy ja czytam, język bezwiednie oblizuje sól z ust, miód serca, rozczarowania oczu. Czy może być lepiej? Czy mam się tworzyć w najbliższą przyszłość? Czy mam być gorliwy czy niecierpliwy? Bóg jeden raczy wiedzieć, co będzie dla mnie najlepsze. On ocali mnie przed gorączką pieniądza, samotnością sławy, plotką uznania. Zobaczę nagie godziny, tak jak je Pan Bóg stworzył bez kostiumów, zmartwień czy problemów do rozwiązania. Gdy wybije moja godzina, on zstąpi z nieba pod postacią żony, aż spłynie na mnie jasność tego, co dotychczas było ciemne. Zrozumiem niezrozumiałe. Za piękne przeczytanie Adama wierszy. No właśnie Adam, jeśli chodzi o horoskop, on się urodził, jak się dowiedziałam, 24 grudnia właśnie, w takim piękny dzień i jeszcze dostał imię Adama, ale w moim życiu akurat się tak zdarzyło, że znałam też kogoś urodzonego właśnie 24 grudnia i też Adama. Także to jest druga osoba, którą ja znam w moim życiu. Tak, może mieć też Mickiewicz 24 grudnia, nie wiem, no ale w taki dzień się urodzić, to trzeba mieć duże szczęście, tak, które właśnie miał Adam. A on mówi, że to jest pech. Nie. Będziesz długo żył prawdopodobnie. Pech, bo mój brat dostawał 3 razy w roku prezenty. Na imieniny, na urodziny i na święta. A ja tylko raz w roku. I to na święta. No także to jest tyle prezentów, co mi przeszło przez tyle lat życia koło nosa. To pechowy dzień. Ja myślę, że nie taki pechowy, jeśli tutaj jesteś dzisiaj z nami i mamy okazję właśnie troszkę pożartować na ten temat. Ty właśnie miałeś dużo szczęścia w życiu, bo nawet Czesław Miłosz tutaj o tobie bardzo pozytywnie pisał. Ja może to ten cytat przeczytam. Drogi panie Adamie, otrzymałem pana wiersze i przeczytałem je raz, zaraz, co u mnie nie jest częste, bo dostaję mnóstwo skryptów i po zaglądnięciu odkładam. A więc jednak opłaca się pisać prawdę, czy też starać się pisać prawdę. I to właśnie pan robi. Wbrew przyjętym opiniom, że poezja to coś innego niż pisanie prawdy. No nie wiem, co to jest. Co to jest poezja właśnie? Co to jest prawda, powiedz może? To jest poezja, a poezja jest prawdą. Powiedz na tym rzeczy. No nie kłamę. Była gazeta, jest wódka, a no to się tak miałem to po życiu szczęścia, to jest prawda. Nawet tutaj na tym 3 prawdy ktoś kiedyś powiedział, że są. Ten list tutaj na koperta od listu od Miłosza właśnie jest tutaj włożona na tą książkę.
Nie miałem przyjemności nigdy w życiu spotkać adwokata w Chicago, nie miałem nigdy w życiu spotkać lekarza, dentystę, kogoś, kto miałby jakiś fajny zawód, był uczony, który by przyszedł na spotkanie poetyckie czy literackie i tak dalej. A byłem na około 300 spotkaniach. Sam zrobiłem, jak wiecie Państwo, przez 27 lat w Chicago około 400 spotkań, wieczorów, odczytów poetyckich. Nigdy mi się nie udało spotkać kogoś, kto byłby wyżej, że tak powiem, tej hierarchii społecznej poprzez może nie intelekt, ale poprzez stanowisko, w której społeczności naszej ci piastuje. Natomiast miałem być przyjemnym właśnie studentem Miłosza Berty w 82, 83, 84 roku, kiedy on był jeszcze profesorem emerytusem i wykładał tylko i wyłącznie na Wydziale Slawistyki literaturę rosyjską, bo już wtedy literatury polskiej nie uczył. Właśnie chodziłem na zajęcia od Tolstoja i dwóch największych, Tolstoja i Dostojewskiego. Genialnego wykłady na temat Dostojewskiego. Natomiast powrocie do Chicago właśnie ostrzegał mnie, żeby nie jechać do Chicago. Mieszkając przez prawie 60 lat w Ameryce, Chicago, Polonia chicagowska, czy w ogóle społeczność polska, nigdy go nie zaprosiła do Chicago. On był w wielu miejscach na świecie, łącznie z Chicago, gdzie go zaprosił Chicago Art Institute swego czasu, ale nigdy Polacy, nigdy Polonia. I ostrzegał mi, że pojedzie pan tam, zmarnuje pan swoje życie i swój czas, także proszę zostać w San Francisco i tak dalej. A ja mówię, że nie, pojadę do stolicy kiełbasy i pierogów, zobaczę jak żyją Polacy w Chicago. A on mówi, będzie pan żałował. I powiem państwu, że nie żałuję, że przyjechałem tutaj, udało mi się dokończyć studia, które rozpocząłem w Berkeley. Udało mi się spotkać wielu sławnych ludzi, paru noblistów łącznie. Tak, łącznie z Józefem Brodskim, który był przyjacielem Miłosza, na którego też zajęcia przychodziłem, bo też Brodski był profesorem wizyterem, tak zwanym. I poza tym, że nie obracałem się w kręgach ludzi bardzo bogatych, że tak powiem, to nie jest aż tak ważne, obracałem się w kręgach ludzi bardzo wykształconych, inteligentnych, tworzących, kreujących w drugiej połowie XX wieku tak zwaną literaturę światową. I to jest właśnie ogromne szczęście, że mam zdjęcia, mam dotyk dłoni, mam spojrzenie osób, ludzi, na których mnie naprawdę bardzo, bardzo zależało i z nimi mogłem się spotkać, porozmawiać, się wymienić nawet parę zdań, czy listów, czy nawet tomiki wierszy, etc. To jest wielki sukces człowieka emigranta z beretem na głowie, który po 35 latach wrócił do Polski i może mówić o tym, że nie przywiózł milionów, nie zarobił tysięcy dolarów, nie wysłał Mercedesa, nie kupił dom w Świnoujściu czy w Krakowie, ale przywozi 16 tomików wierszy. Gratulujemy ci, Adam, jesteśmy dumni z ciebie i ja też się cieszę, że miałam zaszczyt ciebie poznać, co prawda niedawno, bo to już niektórzy mówią, że cię znają dłużej, po 8 lat, także cieszę się z tego, tak. Ale ty właśnie tutaj, tak jak mówisz, napisałeś taki wiersz, mimo że to jest tylko jako list, jest tylko ich 40. Właśnie napisz coś o Ameryce. Napisać coś o Ameryce może tylko ten, co tutaj był kilka miesięcy. Coś tak wielkie jak Ameryka trudno jest zrozumieć, opisać. Coś wierzy w istnienie dzieci urodzonych ze srebrną łyżeczką w ustach. Amerykę najprościej opisać jako sen. Wielu snów luźno powiązanych ze sobą. Ciężka głowa nurkuje w kosmosie nocy, jak rakieta uwięziona na korzeniu kręgosłupa z ciężarkami stóp. To właśnie Adam napisał o Ameryce. Ja chciałbym państwu powiedzieć, to samo mówię w Polsce, że ja nie znam Ameryki, chociaż 35 lat mieszkam, przez 10 lat 11 mieszkałem w San Francisco i 28 w Chicago, ale ja nie znam, ja zawsze mieszkałem w miastach, w samym środku miasta, ja właściwie nigdy nie miałem auta, ciągle tak jak i dzisiaj jeżdżę autobusami, kolejkami miejskimi, że tak powiem. Nieprawda, jedno auto miałem. No jedno auto miałem. Tadek pamięta, bo go odwoziłem.
Natomiast nigdy nie miałem w tym sensie, nigdy nie znam przedmieść Chicago, nigdy nie byłem na przedmieściach, nigdy nie widziałem ludzi, którzy mieszkają w innych stanach, w innych środowiskach. Także generalnie rzecz biorąc, moja Ameryka jest bardzo też ograniczona do Chicago i do Śródmieścia, gdzie studiowałem, czy ewentualnie do Evanston, gdzie jeździłem kolejką i tak dalej. Natomiast z tej Ameryki takiej jak wy znacie, na przedmieściach, przesuwacie się z miejsca do miejsca i tak dalej, to absolutnie tej Ameryki nie znam. I jest mi szalenie ciężko mówić właśnie, jak żyją Polacy w Ameryce. Nie wiem, różnie, nigdy, jak powiedziałem, nie spotkałem lekarzy, dentystów, ludzi zamożnych, którzy by przychodzili na spotkania wieczory o 3. Nigdy nie widziałem też Ameryki z zewnątrz. Podejrzewam, że 50-100 mil poza Chicago jest kompletnie inna Ameryka niż tutaj, gdzie mieszkam, Tadziu, gdzie mieszkamy, downtown, prawda, czy w pobliżu downtown. Także też te moje listy nie zawsze muszą być, tak powiem, prawdą, jaka jest Ameryka, bo ja jej nie znam. Znam jedynie miasta i to dwa największe miasta Ameryki, czyli San Francisco i Chicago. No ale udało ci się to ująć właśnie w twoich listach. Zauważyłeś tutaj pewne rzeczy, mimo że mówisz, że nie jeździłeś samochodem, chodziłeś pieszą. Lubisz jeździć kolejką, także to też fajnie, to zupełnie z innej perspektywy patrzysz na inne rzeczy. Także troszkę się tego nazbierało. A ja tu jeszcze taki jeden ciekawy twój wiersz, też może zainteresuje państwa. Czy wierzysz w Boga? Tak. Jestem człowiekiem wierzącym. Nie wiem, czy wierzący to to samo, co religijny. Ludzie wierzący są jak kochankowie tęskniący za sobą, poszukujący się, w poszukiwaniach ich nie ma końca. Oni widzą nie tylko łąkę, ale każde źdźbło trawy tańczące. Łąka, fika, koziołki. To, co oni czują, jest sekretem miłości do Boga. Był to wiersz Adama Lizakowskiego. Czy wierzysz w Boga? A wierzysz? Tak. W co wierzysz, powiedz Adam? W miłość. W miłość. W Polskę wierzę, tak? Ktoś podpowiada. Dziś nie jestem pragmatystą. Moją filozofią jest filozofia Jamesa Williamsa, który stworzył filozofię amerykańską na przełomie XIX i XX wieku. Tak zwany pragmatyzm amerykański, który obowiązuje już prawie 100 lat. William James, genialny pragmatysta, jak już wcześniej powiedziałem, ewangelik. Bardzo bliższa jest mi religia ewangelicka i przekonanie ewangelickie niż powiedzmy katolickie, gdzie w katolickim wierze prosi się o Boga, a w ewangelickim się dziękuję Bogu. To są dwie kompletnie różne filozofie życia, dwie kompletnie inne decyzje, różnice pomiędzy proszeniem a dziękowaniem. Także ja bym wolał. Można prosić i tu można prosić. Prosić można, ale czy dostaniesz? Natomiast jak już podziękujesz, to już. Także prosić zawsze można. Natomiast podziękować, to nie każdy umie. To są dwie różne filozofie. No to my już Tobie dziękujemy, że tu jesteś z nami i jest taki bardzo interesujący dzisiejszego wieczoru. A ja tutaj udało mi się od Adama właśnie zdobyć. Tak, za lampkę koniaku. Zbiór wierszy, który wyjdzie dopiero w 2017, powiedział, że nikomu tego jeszcze nie pokaże, no ale na szczęście udało mi się jakoś go przekonać, upić i mam. To jest po angielsku i po niemiecku, wyjdzie to w 2017 na targach, tak? Tak, do we Frankfurcie, tak. W serii Amerykańscy Poeci. Tak, to jest seria Amerykańscy Poeci. I Adam tam właśnie napisał, to ty napisałeś, że poeta powinien być jak pies? The poet should be a dog who pokes his nose in the garbage can, smells the roses in the Empire's Garden, bars and house and the moon, even if it ignores him. Adam może to przetłumaczy, ja próbowałam właśnie to przeczytać, ale uważam, że to jest bardzo interesujące. Tak, to jest takie moje motto. Mało takie łacińskie słowo motto. Credo.
Poeta powinien być psem, który wkłada nos do ulicznego śmietnika, wącha róże w cesarskim ogrodzie, szczeka i wyje do księżyca, nawet jeśli ten nie zwraca na niego uwagi. Znaczy, bo jedno to, czyli ja. Wiem coś na ten temat, bo mam psa, dostałam go rok temu. Także wiem, co myślą pieski właśnie. Myślę, że one się też tak zachowują. No i Adam właśnie chce być takim, taką osobą, która wyje do księżyca, ale niekoniecznie robi to codziennie. Ja właśnie się zastanawiałam, co tutaj właśnie wertując jego poezję, chociaż już jego tomik mam prawie 2 lata, jak wyjeżdżał, to po prostu mi podpisał. I tak się nie wczytywałam, a jak się troszkę teraz wczytałam, jak znowu przyleciał, przypomniało mi się i rzeczywiście pisze wspaniale. No proszę bardzo, dziękujemy ci, że jesteś. I napisał nawet coś takiego, bo ja tak się zastanawiałam, bo my tutaj mówimy, że jako poeci chcemy czasem coś bardziej pikantnego, erotycznego. No i Adam też coś tu napisał po angielsku. January's erotica. I don't know how to tell you that I love you. I don't know how to prove that I love you. I don't want anything from you. There is nothing I expect and nothing I desire. The of anything I dream of is that things between your tights that philosophiczny kamień, the eye of the universe, that's hypothalamus of a man. Przetłumacz, Adam, pomóż, proszę. Ja tego wiersza nie będę tłumaczył. To jest wulgarny wiersz, żeby go tłumaczyć na polski. Jedynie co chciałem powiedzieć, że proszę Państwa, taką małą, że tak powiem, dygresję akademicką, którą nie powinienem robić, ale po prostu muszę to zrobić, bo tak jak wcześniej mówiłem, że będąc w Chicago czy w Ameryce, nie znam tak za bardzo Ameryki poza Chicago i San Francisco. Tak jak mówiłem wcześniej, że nie znam też polskości, bo ta polskość była skupiona tylko do tego miejsca, w którym się tutaj przez 27 czy 8 lat obracam. Tak samo moja poezja. Jest bardzo dużo gatunków, stylów i gatunków literackich. Począwszy od wielkiej epopei, którym był Homer 3000 lat temu, czy 2700 lat mniej więcej, żył na przełomie VI i VII wieku przed naszą erą, poprzez klasyków, którzy żyli w XVI-XVII wieku, poprzez romantyków, którzy żyli w XVIII wieku, wchodząc aż do modernizmu i podmodernizmu, w którym ja, że tak powiem, się wpisuję swoją poezją. Jest bardzo dużo ludzi, którzy nie lubi tego typu poezji, którą ja uprawiam, którą ja piszę. Mają swoje, że tak powiem, ulubionych poetów romantycznych. Polska poezja generalnie rzecz biorąc jest oparta, czy Polak jest wychowany generalnie na poezji romantycznej, rymującej się, obracającą bogatą figurami stylistycznymi, figurami retorycznymi, etc., etc. Moja poezja jest bardzo ograniczona do tego stopnia, że jest bardzo publicystyczna, bardzo dziennikarska, ale też ma, tak jak ten w postmodernizmie jest przyjęte, jest zasadzona na obserwacji, na spostrzegawczości, na opisywaniu tego, co widzisz wokół siebie, to, co cię otacza. Na tym polega mniej więcej postmodernizm, który się narodził w drugiej połowie lat 60. naszego ubiegłego wieku. I o tym jest właśnie moja poezja, te kredo chociażby, że poeta powinien pisać. Czyli ja wierszy nie wymyślam, tak jak to siedzą romantycy i tworzą, mając muzę na ramieniu i tak dalej. Nie kreuję wierszy, po prostu tak jak w tych listach, jeżeli Państwo nabędziecie tą książkę, zobaczycie. Jest to proste dziennikarskie stwierdzenie i próba opisu życia człowieka, który w pewnym sensie się sformatował do odczuwania i do oglądania i do analizowania tego wszystkiego, co się wokół niego dzieje. Także jeżeli ktoś jest tutaj, ja na pewno podejrzewam, że są ludzie, którym się ta poezja może nie podobać, nie przypaść do gustu i tak dalej, to od razu chcę wytłumaczyć, że to nie ma nic złego w tym, że Państwo nie lubicie mojej poezji. Ja absolutnie czy Wam się nie spodoba. Bo ja doskonale rozumiem. Ja nie lubię malarstwa barokowego,
ktoś nie lubi abstrakcjonizmu, etc., etc. Jest wiele gatunków sztuk, począwszy od muzyki, a skończywszy właśnie na poezji, gdzie każdy może coś dla siebie znaleźć. To jest takie moje małe, że tak powiem, pseudoakademickie wytłumaczenie tego, co robię. Powiem, że są tutaj poeci, tam są poeci, że są, zaraz Państwo będziecie mieć okazję, jest otwarty mikrofon. Ile gatunków i styli tutaj się przewinie, od sarkatyzmu, od ironii, od autoironii, od nuty patetycznej, podejrzewam, zaraz będą wiersze, religijne, elegie, ody i tak dalej, i tak dalej. Także w ciągu 10-20 minut będziecie mieć szansę co najmniej zobaczyć 50 różnych stylów i gatunków literackich. Łącznie z moim, który jest tak zwanym postmodernizmem. No my lubimy twoje wiersze, ale też ciekawe i do końca niepoznane, więc my próbujemy sobie odpowiedzieć czasem właśnie na to pytanie, czym jest miłość w naszym życiu. I dlatego o tym piszemy. Ja wiem, że to, nie, to jest troszkę oddalone od realności, ale ja myślę, że czasem lubimy pobujać w obłokach po prostu. Tak, ja mam tutaj jeden wiersz o miłości. O, tak. 31. Przeczytam go. Proszę bardzo. Wiersz o miłości, list 31, napisz coś o kobietach. Nie znam się na kobietach, są tajemnicze. Rano budzi się, pójdę kupić mleko. Albo pianina, ale on... Okej, jeszcze raz. Napisz coś o kobietach. Nie znam się na kobietach, są tajemnicze. Rano budzi się, pójdę kupić mleko albo pianino, ale on powie, przecież ma... Ale ona powie, przecież masz coś ważniejszego dzisiaj do zrobienia. Może pomożesz mi przy sprzątaniu mieszkania. Jeden pocałunek na dobranoc, jeden pocałunek na dzień dobry. Gdzie jest instrukcja do obsługi odkurzacza, zapytasz. Ona odpowie, wyłącz radio. Bolero Ravela jest muzyką miłości, ale ciężkim rąbaniem drzewa. Jednym pocałunkiem można uśpić, jednym pocałunkiem można zgasić. Lepiej trzymać się od kobiet z daleka. Jedyny sposób, aby się od nich uwolnić, to poezja. Mówisz, jestem poeta. Ona odpowiada, życie jest ciężkie. Dziękuję, Adam. Ja się absolutnie z tobą nie zgadzam, bo ja mogę żyć poezją i miłością. Dla mnie to są ważniejsze tematy, jak włączanie i wyłączanie radia, czy odkurzanie. Także wcale się nie zgadzam z tobą. To z punktu widzenia Adama. Także my kobiety ja lubię pisać o miłości, kocham poezję i kocham się kochać. I... Oczywiście to był żart, ja wiedziałam, że was to zainteresuje. Ale po to jest chyba życie, żeby mieć przyjemne chwile i poezja jest dla nas właśnie tą przyjemnością, tym wytchnieniem, żeby sobie troszkę popisać i pofolgować, ulżyć, westchnąć i chociażby poprosić o coś przyjemnego. Także dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy Adamowi Lizakowskiemu, że przybył tutaj do nas z Polski, z naszego ukochanego kraju, tutaj właśnie do Chicago, do naszego wspaniałego klubu Hunters. Dziękujemy za to miejsce. Dziękujemy wszystkim poetom, którzy dzisiaj tu przybyli, będą występować. Także dziękuję Danielowi Pogorzelskiemu za słowo wstępne i że lubi tak właśnie poezję Adama. I dziękuję Ani Dolecki za recytowanie tutaj wierszy. Państwu za to, że tu jesteście razem z nami. Po krótkiej przerwie oczywiście zapraszamy do otwartego mikrofonu. Tutaj w międzyczasie Adam proponuje tutaj właśnie, jeśli ktoś jest zainteresowany jego niekonwencjonalną poezją, to po prostu zapraszamy tutaj do zakupu Colorado za parę dni do Polski, ale ja myślę, że za rok znowu wróci tutaj do nas, chociażby na chwilę się pokazać, co nowego stworzył i podzieli się z nami swoją wielką wiedzą na temat poezji. Dziękujemy ci, Adam.
Ja jeszcze raz dziękuję wszystkim swoim znajomym, tym, którzy zapraszałem osobiście, tych, do których telefonowałem, dzwoniłem na Facebooku i etc. Dziękuję Państwu, że się odpowiedzieli, przyszli. Dla mnie to naprawdę duży zaszczyt i duże wyróżnienie. Dzięki, że jesteście. Wiem, że życie jest ciężkie, że trzeba pracować, a że się znaleźli chwilkę czasu, żeby w czwartek dzisiaj o 8 czy o 9 przyjść i się pokazać. Bardzo Wam, bardzo jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia mniej więcej za rok, mam nadzieję. Dziękujemy i zapraszamy po przerwie do otwartego mikrofonu naszych wspaniałych poetów z Chicago. Może każdy coś napisze nowego, coś z Chicago właśnie do swojego miasta. Ja spróbuję coś takiego napisać, bo Adam dał nam przykład właśnie. Te pieszyce, musimy zobaczyć, gdzie one są na mapie, koniecznie. No, nie bardzo są pieszyce, bo w sumie pieszyc może w ogóle nie być. Pomysł napisania listów do pieszyc zrodził się 2000 lat temu takiego Horacego, który był jednym z najważniejszych poetów epoki rzymskiej w czasie Juliusza Cezara i Oktawiana, który stworzył tak zwane listy do pizonów. Nie wiadomo, czy ci bracia, bo tu było dwóch braci, którzy byli, czy kiedykolwiek faktycznie byli, czy nie. W każdym razie w tych listach do pizonu on wyłożył podstawy poetyki, która obowiązywała przez 1000 lat. Obalił poetykę platońską i arystoteleską, która obowiązywała przez 400 lat wcześniej. A Horacego dopiero obalił Dante w na przełomie XIII i XIV wieku. Także te listy do pizonów były moją wielką inspiracją do tworzenia listów do pieszych, podobnie tak jak listy świętego Pawła, który mniej więcej żył w tym samym czasie co Horacy. Powiedzmy tam dwa pokolenia różnicy pomiędzy był Horacem i świętym Pawłem, który też, jak Państwo wiecie, pisał wspaniałe listy do Koryntian. Jeden z tych listów jest hymn o miłości. Gdyby miłości nie był, nie miałaby tym jakimś bębnem brzmiącym i tak dalej. Także tradycyjna list, forma wypowiedzi poetycka jest stara jak powiem, jak testament. Tutaj dużo nie przesadzę. Oczywiście ten nowy przesadzę. No właśnie przypomniałeś, czym byśmy byli bez miłości. Ja chciałam jeszcze podziękować tutaj za oprawę muzyczną Andrzejowi. Dziękujemy. Andrzej Krzysztofiak, oprawa muzyczna. Adam tak się troszeczkę włóczył do San Francisco, Chicago. Wszyscy się tak włóczymy po całym świecie, jesteśmy takimi pielgrzymami, a bardziej tutaj niż w Polsce, bo w Polsce czuliśmy się na swojej ziemi. Ale co ja chciałem powiedzieć, że wiersze można pisać i pisać, spotykać się można z ludźmi i można się spotykać, a myśmy się spotkali jakoś tak z Adamem. I czy Państwo wiedzą, że to, co jest najcenniejsze, to chyba taki banał trochę, to się nie kupuje, prawda, za pieniądze. I właśnie ja chciałem podziękować Adamowi, że on pokazał, bo pisałem wcześniej, każdy z nas jakoś pisał, ale dopiero spotkanie z Adamem wywarło taki wpływ, że ta poezja stała się prawdziwa. Słowa zaczynały iskrzyć, tak jak żeśmy to u Adama przerabiali, zaczynały wzlatywać od znaczeń i zaczęła być prawdziwą tą poezją. Mamy z Adamem bardzo różnorodne spojrzenia na różne sprawy, ale co jest cenne, że Adam potrafi w każdym odkryć to coś, co pozwoli pisać poezję. Ja dziękuję, że on to dostrzegł we mnie i pozwolił mi dostrzec w samym sobie. O, dziękuję. No, Norwid wiecznie żywy, takie były słowa, jakie studiowałem, pamiętam. No i tak jest, no niestety. Ale to jest takie piękne, że my tak się możemy spotykać z takimi ludźmi i ci ludzie nam dają coś, co mają najcenniejszego. Wprawdzie Adam mówił o pieniądzach, ja dostałem to za darmo od niego. Żeby właśnie dostrzec to piękno, dostrzec piękno w świecie i to przelać jeszcze na papier w taki sposób, żeby to było poezją prawdziwą. Żeby te słowa naprawdę odlatywały od tych znaczeń i żeby ta poezja była prawdziwa. To jest tak może odpowiedź na prawdę. Czym jest prawda, Zosiu? Zosia zaczęła pisać, bo jej powiedziałem kiedyś tak przypadkowo, że a czego ty nie piszesz? A później ona mówi, że pisze. I teraz tutaj jest. I czyta nawet.
Także ja dziękuję Adamowi, życzę mu jak najbardziej wszystkiego, co może osiągnąć poeta, który jest takim trochę odrzutkiem społeczeństwa, bo nie wszyscy go rozumią, nie zawsze go rozumią, ale też chcą takich poetów, prawda? Także ja wszystkim poetom życzę wszystkiego najlepszego, a szczególnie Adamowi powodzenia we wszystkim, powodzenia w Colorado, no i po powrocie do Polski też powodzenia, jak najwięcej nagród i uznania poetyckiego. Dziękujemy. Dziękujemy ci, Leszek. Ja nie wiedziałam, że tyle Adamowi, nic o tym nie wiedziałam, nawet on nic nie zdradził, że taki wpływ miał na ciebie, ale ja myślę, że Adam miał tutaj parę osób wpływ, nawet na mnie także zrobił wrażenie. Leszek miał 19-wieczną dykcję norwidowską, głównie zdania, dużo myśli. Mówiąc o twórczości Leszka omawiając. Ale to nie o to chodzi. Znaczy się generalnie rzecz biorąc, powiem Państwu przecież, że dzięki poezji, dzięki słowom, dzięki książkom mam bardzo dużą przyjemność obcowania z naprawdę fantastycznymi ludźmi. Nie jest też tajemnicą, nie chcę tego trzymać w tajemnicy, ale od następnego roku akademickiego, od października będę uczył na Uniwersytecie Jagiellońskim, także z Wrocławia przenosił się do Krakowa, także też dzięki poezji, dzięki książkom mam możliwość spotykania się z fantastycznymi ludźmi, obcowania, a wśród wielkich żyjących i nieżyjących poznawać wspaniałe poetki z pięknymi, długimi nogami, z dużymi, pięknymi oczami, z fantastycznych ludzi, którzy potrafią postawić drinka, poklepać po ramieniu, kupić butelkę wódki za 35 zł i powiedzieć, słuchaj, czy tą twoją książkę to ja bym mógł dostać za darmo. Myślę, że tak. Adam, jeszcze raz wielkie brawa dla Adama. Dziękujemy, że jesteś. Proszę Państwu, bo tak wypada się przywitać. Druga rzecz, chciałabym powiedzieć, że Adama już troszkę znam, był na moim wernisażu kilka lat temu, no i tak się złożyło, że niedawno żeśmy się spotkali. Dał mi swój zbiorek, no i tak. Dał, prosicie Państwo. Dał, ja nie prosiłam, po prostu dał. Więc zerknęłam do niego, zaczęłam czytać i byłam oczarowana. Gratuluję. Jestem po prostu oczarowana tym, co robisz, ale występuję tu zupełnie w innej sprawie. Mianowicie, jak już się pochwaliłam pewnemu osobnikowi, który przyszedł się ze mną rozliczyć, że idę na twój wieczór, że mnie zaprosiłeś, to ten osobnik mi powiedział... Matko Boska, zginęło mi to. Ten osobnik mi powiedział tak. O matko, przecież ja go znam. On mieszkał niedaleko koło mnie. I ten osobnik ma na imię, wiesz, jak Kazimierz. Wielki na... Uwaga, chyba wielki. Teraz napisał mi tak. Miał tu być dzisiaj. Nie przyszedł, więc list jest z daleka. Pozdrów go od Lila i Kazimierz z Bielawy, przyjaciele Kurzyńskich. A, tak. No dziękuję, miałam przekazać, więc przekazuję. Jeszcze raz Adam gratulacje i cieszę się, że mnie zaprosiłeś, bo cała przyjemność po mojej stronie. Czekam na jakiś portret, może jak będziemy się tak wymieniali, to... Będziemy się wymieniać, tak. Pani Małgosiu, nie śmiało, jakiś taki mały portret w większości niż znacie w tym świecie. Koniecznie w berecie z antenką. Dziękujemy, idziemy się czegoś napić. Zapraszamy na krótką przerwę. No i oczywiście zapraszamy, niech Adam może jakieś okruchy, bo jak on ma żyć dalej z tej poezji. Także ja myślę, że musimy go troszeczkę wesprzeć i może ktoś kupi jakiś dom. Tutaj właśnie fraszkę dla pani Wiesławy, bo pani Wiesława bardzo lubi pisać takie fajne fraszki, czy to... To moja fraszka, czy to w zimę, czy to w lecie, poznasz poetę po berecie. Proszę bardzo. Nie, ja chcę być sam na sam. Ja muszę być sam na sam. Ale to za chwilę, ja zrobię ci moim przejściem. Dobrze, to mi wyślesz. Adam, ja chcę zdjęcie mieć z tobą. Tylko samo ja, Adam, tylko pan. Proszę bardzo. Muszę mieć taki zaraz. Ale gdzie się naciska? Ty nie, tylko ja zadam. Tak. Pójdę sobie, jak to mam radzić z Adamem i ona też. Dobra, może ja chcę. Dla pana. Jak chcę. Dziękuję bardzo. Ja panu. Ja chcę zdjęcie z tobą. Tak.
super. Już? Trzy? Zrobione, gotowe. Raz, dwa, trzy. Janusz, chodź tu. Adam, gratuluję ci, gratuluję. Ale nie przeszkadzać teraz. Na razie, na razie. Na razie, oni chcieli.